Halo, halo, cześć, siemano, z tej strony Adeks, witam na kolejnym streamku. Gramy dzisiaj w Minecrafta jeszcze, nie zdążyłem zainstalować Gothica, także na razie cały czas Minecraft. Udało mi się, w końcu odzyskałem moją muzykę. Jakimś cudem udało mi się wziąć, naprawić dysk twardy, który gdzieś tam kiedyś leżał, na którym miałem wszystkie kopie zapasowe. Mam go teraz montowany na stałe, także nie ma szans, teraz nie stracę tej muzyki. Dysk sobie ładnie działa, siedzi w laptopie. Znaczy, w laptopie, w komputerze. Bezpośrednio w obudowie jest przecież montowany normalnie. Mam jeszcze drugi zapasówkę, także... Wow. Jestem sam z siebie dumny, nie? A teraz tak. Co, dzisiaj będę kontynuował kopanie na tą chwilę, z tego co wiem. Zobaczymy, ile osób bije. Nie wiem, czy ogłaszać to na... grupce, ale chyba napiszę. Muszę napisać na Facebooku, na grupie. Zaczynamy streama. Piszę powrót streama z Minecraft wraz ze starą muzyką. Dobra, napisane. Dobra, róbmy sobie ten killofik. Weźmy sobie jakieś żarcie. Dobra, na tą chwilę starczą mi same owocki. Udajmy się do naszej prowizorycznej jaskini i kopmy dalej. A czekajcie, jeszcze muszę sobie zabrać jakieś pochodnie. God wariuje, oczywiste. To by było, gdyby nie wariował. Mamy coś drewna, czy nic? Chyba nic. To zetnijmy chociaż jedno drzewo. Nie wiem, czy w ogóle tutaj jest jakiś vein albo coś, ale chyba nie. Nie ma veina. Sprawdzimy jeszcze pod kontrolsami. Collective framework came in category time back, time forward. Nie ma. Ja czym jest tam time back, time forward, tak szczerze. Aha, że mogę sobie cofać i przyspieszać czas, tak? Bawić się czasem, no ciekawie. Jak będziemy chcieli, żeby szybciej minęła noc, to w tym momencie robimy taką oto sztuczkę i powinno być ok. Mam nadzieję, że mnie ucinać nie będzie, jak mówię. Nie będzie przegłosów ze słuchawek ani nic. Bo kota mam niestety wariata, który biega i nie da sobie, nie da nic zrobić. Spokojnie nie da posiedzieć. Kurde kocie! Dobra, dam sobie nawet ten normal, bo przy large'u to się trochę ten interfejs wkurza. Nie wiem, czy zetnę całe drzewo na raz. Nie właśnie, kurde. Dobra, wbijamy trochę wyżej. I ścinamy. Następnym prawdopodobnie live zrobię giveaway'a, bo także odzyskałem kody, które miałem do rozdania. Na jakieś gierki starsze. Niekoniecznie lepsze, ale starsze. Że większość powinna uszanować jako taką. Bo mam ich tam kilka. A po prostu są mi zbędne, no nie oszukujmy się, na co mi gry, których i tak nigdy nie będę grał. Które mam już poprzypisywane, albo... coś, nie? Kurde, wysoko, wysokie to jest jeszcze drzewo. Jasne, że to są wysokie drzewa, no ale... Genialnie. Tak, żebym się załatwił teraz, że chyba tego nie zetnę. Wlazłem w drzewo, które jest tak wysokie jak cholera góra, nad którą się wspinam. Już na 80 klatce, 64, nie? No ale cóż, przynajmniej mam jakiś sapling dodatkowo. Mam nadzieję, że muzyka nie wkurza, nie irytuje.
Da się to oglądać. Na sam start, na dzień dobry, już gubiłem klatki. Się okazuje. O, coś poszło nie tak. Kurde, nie wiedziałem, że przy zmianie ekwipunku resetuje progres. A przecież cały czas trzymam tę myszkę pierdzieloną. Co kot? Co chcesz? No już jesteśmy blisko. Tam te parę kratek w dół i jesteśmy na ziemi. Nie wiem jak tam z dźwiękiem. W każdym razie Minecraft powinien być odrobinę głośniejszy od muzyki. Ona nie powinna być za głośna i ja na pewno jestem głośniejszy od tego. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Ale to się przekonam zaraz, jak ktoś przyjdzie tutaj. Będzie wszystko wiadomo. Jest już 68, 67. Cofamy sobie czas, bo trochę za szybko ta noc zaszła stała. Przynajmniej dla mnie. I to jest bardzo ciekawe, nie? Rozwiązanie. Ja cofam tylko porę dnia. Siemano! Jak ta muzyczka? Powrót do starych dźwięków, jeszcze z początków moich streamów, którą sam utworzyłem. Moje autorskie dźwięki. Poważka. Sam to w jakimś programie kiedyś utworzyłem. Powiem tak, serwer będzie powstawał, już razem planujemy razem ze Staszkiem, więc jeżeli już, to musisz gadać też z nim, bo on powiedział, że on chce stworzyć Moderna, nie Gendasta, od razu zaznaczam, ale tylko jeśli on będzie mógł wybrać samemu paczkę, nie? Kubeks. Fajnie. Cześć Kubeks, witam serdecznie. Także Modern powstanie, o to się martwić nie musicie, tylko nie powiem kiedy, bo nie chcę za dużo mówić. Bo jeszcze też nic tak naprawdę nie wiadomo, także. No, po prostu trzeba poczekać. Ale nawet nie wiecie, jak się ucieszę, że ten dysk udało mi się naprawić, nie? Po prostu wziąłem, podłączyłem go pod SATA jedno, drugie, kilka razy piznąłem i zadziałał. Serwer. A, że w dwie osoby. Coś tam można pokombinować, szczerze ci powiem. Bo mieliśmy go tam stworzyć, nie? Tylko właśnie, o to chodzi, że to jest ta paczka jest trochę bardziej wymagająca. Nie wiem, czy będziesz, czy dasz radę w ogóle postawić na niej serwer tak prosty, bo ona wymaga u mnie na kompie w tym momencie 6 giga RAM-u do startu, nie? Jeśli przygotujesz cokolwiek, to możemy, jasne. Za daleko już zszedłem. Wtedy z chęcią z tobą pogram. Po prostu znajdź jakąś fajną paczkę, bo ta jest dosyć mocno okrojona, a i tak ma małą wydajność, nie? Co jest takie trochę dla mnie wad, ale no cóż poradzić. Chcę sobie pograć po prostu w MCK. Skończyłem Dragon Age'a, a zauważyłem, że nikt u mnie ostatnio Dragon Age'a nie ogląda. Dlatego mówię, a dobra, cholera. Włączam tego Minecrafta. Do Gothica też powrót będzie, więc to nie tylko Minecraft, ale też Gothic. Nie wiem, czy już dzisiaj, bo na pewno nie. Bo mówię, nie mam jeszcze zainstalowanego, a to instalacja to player kit, potem ten FPS patch, jakieś tam dodatkowe patche pod Windowsa 10, edycja rozszerzona do wgrania, bo nie chcę grać na samej podstawce, Direct 11 do spróbowania do wgrania i zobaczymy, ile będę miał klatek w grze, nie? Znaczy to jest Gothic, więc raczej nie ukrywajmy, powinien mieć około 50-60 klatek, ale mimo wszystko, nie? Direct 11 może trochę nadwyrężyć procesorek. Jak dobrze mnie słychać muzykę i Minecrafta, to daj znać, proszę. Będę szczęśliwy. Będę miał pewność, że wszystko jest ok, że jak najbardziej można w ten sposób cisnąć, czy coś ściszyć, czy coś zgłośnić, podgłośnić, może w ten sposób.
Ja jeszcze trochę sobie Minecrafta powiększę, sekund 5. Lekki scale. Okej. Może się trochę rozjechać na streamie, ale to przez to, że mam dopasowywanie do ekranu, więc. Ale to tak jakby był inny FOV odrobinę wtedy na streamie, nie? Wiem, że było gdzieś w opcjach ustawienie szerokości, dosłownie wielkości okna. Ale nie wiem, gdzie to jest, szczerze. Więc nie będę kombinował, bo ktoś nakombinuje jeszcze i będzie problem. Chyba, że to nie ta wersja, nie? Bo to jest 1.12 w sumie. Także Minecrafta będą streamy regularnie z mojego świata. W takim razie z naszej paczki multi, jeśli tak to mogę nazwać. Potem oczywiście ta seria zostanie porzucona na rzecz Modern Game'a, którego będę, przepraszam, nagrywał. Ale ten multi, nasz survival po prostu będzie trwał dociągle, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słyszę wiedźmę. Widzę, że zombie też są przede mną, w niedalekiej odległości. Zastanawiam się, czy tam jest jaskinia, czy one są wyżej, niżej. Są na czerwono, więc to oznacza, że są dosyć blisko, nie? Ta paczka niby nie jest jakaś super duper mała, ale przedmioty, które tu są, o kant dupy można rozbić, nie? Bo AE2 to na pewno będę musiał ruszyć. Więc jak tylko znajdę Church, Quartz, Crystal, to się bierzemy za AE2. Do tego nie wiem, czy forestry jest, więc można zrobić generator z drzewek. Mamy Palm Harvesta chyba? Nie, to jest Beanie's Extra Trees. Aha, to jest przez to, dzięki temu mamy różne jedzonka. Więcej surowców, tak, co tam jest dalej? Beanie's Extra Tree. No jest dużo, dużo więcej ród, surowców, tak. Jakieś herbaty inne. Izolatory do zabawienia się genetyką pszczółek, z tego co widzę. Kwarki jest, bo jest buildcraft, no to spoko, to będzie też ropa. Computercraft jest także, więc nie ma źle. Chisel jest. Chisla, uwielbiam bloki, naprawdę, szczególnie marmur, mogę się bawić nim godzinami. Chisels and beads, więc możemy robić miniaturowe bloki. Pszczółki z forestry samego w sobie, którego nigdy nie ruszałem jako pszczółek. Same farmy jak najbardziej robiłem, ale pozostałymi rzeczami się nie bawiłem. Industrial foregoing. Co to jest? Rozumiem, że to jakiś rozszerzenie do industriala. Immersive engineering, którego też nigdy nie robiłem. Więc będzie można popatrzeć. Trzeba tylko dosłownie to przebadać, nie? Tu jest te foresty, tu mamy ten industrial. Co tam dalej mamy jeszcze raz? Samego industriala czystego. Oczywiście będziemy szli jak najbardziej w Quantum Suits, Nano Suits, a potem dodatkowa ta zbrójka. Co tutaj jeszcze mamy? Iron chesty, no to spoko. Więcej for Magic Bees, czyli więcej pszczółek. Na pewno wiem, że jest Towncraft. No, Advanced Turtle, inne rzeczy, więc może się nauczymy trochę automatyzacji, bo sam tego też niezbyt potrafię. Project Red, czyli zabawa z redstone'ami, ze wszystkimi mechanizmami redstone'owymi, kablami, jakimiś innymi rzeczami. Chyba, mam nadzieję, że to tylko o to w tym chodzi. Railcraft, czyli kolejki. No to będzie dosyć długa mogła być seria, jeśli z tego co widzę, nie? Reliquary to są też jakieś artefakty. Jakieś dungeony, mam nadzieję. Retro Exchange, czyli coś w stylu Transmutation, tylko że ten Retro Exchange zawiera tylko te dwa przedmioty. Więc to jest coś w stylu transmutacja, ale taka simple, czyli bardzo prosta podmiana jedynie tych podstawowych przedmiotów, z tego co kojarzę. Tech Reborn, czyli przeróbka, że tak powiem, industriala. Tylko po jaką cholerę dwa industriale w tym momencie?
Layer detector, rolling machine. Macerator na pewno też będzie. Tak jak mówię, Towncraft. Więc też pobawimy się, bo to ten najnowszy Towncraft chyba do tej pory. Twilight Forest, którego jeszcze nie zwiedzałem na tej wersji. A też z chęcią go zwiedzę. To są jakieś, rozumiem, przedmioty, które można zdobyć, żeby postawić sobie struktury. Termal, oczywiście, termal, bo jak żeby inaczej, bez termala nie byłoby paczki uważanej przez większość graczy. Już kilka razy przy tworzeniu serwera się na to natknąłem, że ludzie mówią: nie ma termala, nie gram. Szkoda, że nie ma big reaktora, więc tutaj łatwych reaktorów nie będzie, żadnej łatwej energii. Ale coś się wymyśli. My idziemy do przodu, jeszcze kawałek. Zaraz będę mógł robić rozgałęzienia tak naprawdę gdzieś stamtąd, nie? Z początku. Jak mi się tylko Kirov skończy. Bo znając życie na takich prostych diaksów nie ma co nawet szukać. Widzę kanion po lewej stronie, więc na pewno się tam udamy. Kurde, mam ochotę na zapiekce chyba sobie zrobię, nie? Mikro, leży w zamrażalniku w tym momencie, więc musiałbym ją wyjąć na razie i dać od razu do mikrofali na rozmrażanie czy coś. Pozatykamy sobie te dziury, żeby łatwiej się chodziło. Ła, żebym postawił klocka. Nie, że klocka, tylko klocka, klocka, nie? No, także... O, dzień się zrobił, super. Corki, ale nie chce mi się po prostu czekać, nie? Właśnie po tej kopalni tak długo, jak jest ten. Wejdziemy do tej jaskini jeszcze i ją poeksplorujemy. Ale to idziemy zrobić sobie tak. Z tego co widzę, żelaza mam dosyć sporo. Więc zrobimy sobie jakąś zbroję na start. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Jak będziemy mieli zbroję, no to będziemy mogli się bawić już w eksplorowanie, nie? Jak ruszyć w odpowiedni explore. Tych pszczółek tutaj jest sporo, nie? Unusual hive, czyli niezwyczajny. To jest te drzewo, na które ja się porwałem, idiota. No, jeszcze zostały parę liści. I mam za swoje teraz. Żebym się bawił z tym, nie powiem ile czasu. Powinien się przepalić. 7 sztuk tylko. Trochę mało, ale mam jeszcze 53. Na seta potrzeba było... muszę zobaczyć craftingu. 8. 7. To jest 7 mamy na spodenki. 5 i 4. Czyli 8, 5 i 4. 8, 5, 13, 4, 19. Chyba dobrze policzyłem. Dobrze, 8, 5, 13, 4. Co? 8, 5, 13 i 4 to jest 17. A ja powiedziałem 19. Nie wiem, co ja powiedziałem. Po 24 w sumie, no zgadza się. Łóżeczko. Noc się robi znowu. Przeleciałem tak szybko noc, że aż dzień minął, nie? Co ciekawe. Obudziłeś się z dziwnego snu. Szybko, zapisz go, zanim wspomnienia uciekną. Na razie się nie bawimy tam craftem za bardzo. Bo za dużo jest przy tym roboty. Mamy parę niezwyczajnych pszczółek. Dobra, zróbmy sobie teraz tak, najpierw zróbmy sobie w sumie kratę. Dokładnie. Mamy 4, to mogę sobie zrobić budki. I dostałem jakąś Strange Dreams. Miałem dziwny sen ostatniej nocy. W śnie zebrałem 3 z kryształów. Zabrałem 3 z kryształów, które znalazłem, i
Rzuciłem je na ziemię z ręką pełną redstone'a w misce. Do miski. Z użyciem kawałka flintu. Jeśli wszystko zrobisz poprawnie, to ten. Zobaczmy. Weźmy sobie trochę redstone'a. Nie wiem, czy pełne to oznacza, że rzeczywiście muszę mieć pełne, czyli 64 i kawałek ten, więc powinienem te trzy rzeczy razem rzucić naraz na ziemię. W sumie, dlaczego by się nie pobawić, nie? Zapewne nic się nie stanie. No tak jak myślałem. Po 64 trzeba dosłownie redstone'a, z tego co tu piszę. Z tego co też wyczytałem. O, mam Transmutation Shard. Potrzebuję takich 8, żeby zrobić Transmutation ten. Stona, przepraszam bardzo znowu. Kurczę. Dobra, i zaraz zrobimy spodenki na koniec. Dodatkowo potrzebuję mieczyka. Jeszcze mam jeden tutaj. Żelaza. Miecz mamy, jakiś drewniany. Co tam, zombie? Giniesz, nie? Dokładnie. Nie zdążyłeś nawet podejść. Tam jest ten cholerny wulkan. Cztery? Nie, potrzebuję siedmiu. Jeszcze trzy, tak naprawdę. Ła! Screeny. I to w tej samej sekundzie, nawet dwa zrobiłem. Jeszcze dwa. Więc jeden sobie odłożę. Tutaj niech idzie. Znowu screen genialny. 18:3 równa. Genialnie. Bierzemy kolejną rzecz. Zakładamy sobie budki. Sadzonkę, którą też także schowam. Mam patyki. Ej, no przecież miałem zrobić jeszcze sobie miecz. Halo, żelazo. Tu jesteś. To dwa żelaza. Więc jeszcze przepalimy sobie troszkę. Sprawdźmy, czy nic się nie stanie, czy dostanę jakiś achieve. Nie. O, muzyka Minecraftowa się włącza, trzeba ją wyłączyć. Bo jak leci ta muzyka moja, no to wolę nie włączyć Minecraftowej jeszcze dodatkowo. Halo! To jest. To się zbagowało, że muzyka leci mimo, iż wyłączyłem. Halo, halo, jest tam kto na streamie? Pisz ta ludzie, bo nie wiem, czy ktoś jest, czy mi się coś nie pobagowało znowu. Options, music, bloki, włącz mi. Napisane jest craftingu, to się robi trzy różne kryształy. Redstone, flint plus bowl. Ale bowl to nie jest miska chyba. Albo ja coś pokińskałem. Dobra, sprawdzimy też z miską, nie? Ale nie wydaje mi się, żeby to trzeba było do miski wrzucić. Dosłownie. Jako bowl, że w kupie. O to mi chodzi, o to chyba chodzi, wiesz? Ale to się zaraz przekonamy. Cześć Marcin, przy okazji. Witam serdecznie. Co tam u ciebie? Dawno cię tu też nie było. Czy kryształy? Bo zatem ty chyba zresztą, jakby nie patrzeć, będziesz lepiej znał tam crafta ode mnie. Nie wiem, ile tego. No raczej nie. Dobrze. Ale to i tak chyba muszę mieć pełną rękę redstone'a, dosłownie, nie? Skoro tak pisało. A pełna to 64. Ale w craftingu. Mówisz? Piszę wyrzucić. Ech. I trzy różne kryształy. Zebrałem trzy z tych różnych kryształów. Aha, ręką wypełnioną. Aha, w ten sposób. A flinta jeszcze nie rzuciłem.
Miska, tak. A rzeczywiście. Sails Mundus. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Ale i tak na razie się jeszcze nie chciałem bawić tą kraftą. Choćby nawet odkryłbym to w końcu. Ale dzięki bardzo za info. Dobra, zabieramy pochodnie. Znowu nie mam oczywiście kill-offa. Idiota. Bierzemy dwa kolejne i przepalamy. Bo już pełną zbrójkę na start. Genialnie. Co tam u ciebie w ogóle? Jak tam? Kurde, nawet nie wiesz, jak jestem z siebie zadowolony, nie? Cały czas będę to powtarzał, ale jestem z siebie zadowolony. Po półtora roku udało mi się uratować dysk, który myślałem, że umarł. Aaa, idę się UTK uczyć, ech. Co? Kurwa, jego marz zrobiłem drugi miecz. Ja pier. Miłego UTK. W takim razie. Niech mi się to przepala. Tak spierdzielić. Dawno nie spierdzieliłem chyba. Nikt tak nie spierdzieli. Nie miałem tego niszczyć. Bo to są te jagody. O, jagódka rośnie się. Chyba czekaj. Posadzę cię gdzieś kawałek dalej. Tu, o. Bo kości już mam. Mam kość. O. Wyrosł mi kolejny krzaczek. Hehe. Przyszedł i poszedł. Normalnie, ale przynajmniej mi pomógł. Dzięki wielkie. Jestem z ciebie. Jestem zadowolony i to bardzo. Dobra, mam teraz kill off. Mam pochodnie i nie wziąłem żarcia. A zobaczmy, co tam jeszcze jest opisane w tym Taumonomikomie. Znaczy, no to nie jest Taumonomikom, tylko dziwna księga. Śnie, zabrałem piasek. Aha, i kliknąłem na ten, na półkę z książkami. Ale sen skończył się zanim zobaczyłem, co się stało. Jestem ciekaw, co on zrobił, gdybym zrobił to. Jestem ciekaw, co się stało, gdybym zrobił to, co pokazywał sen. Jestem pewien, że księga, że piasek sprawi coś niespotykanego, ale niebezpiecznego. Wonderable. Nieoczekiwanego i niebezpiecznego. Że tak bardziej. Wonder to jest oczekiwanego. Coś nieoczekiwanego? Chyba tak. Chyba dobrze przetłumaczyłem. W każdym razie zejdźmy do tej jaskini, która tutaj była. Wbiegnijmy do niej dosłownie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj creeperów, tak jak przed chwilą widziałem. Te białe kryształy mnie tylko irytują. Adek, błagam, nie tłumacz. Ty sam nie tłumacz, co ty chcesz? Ty lepiej byś tego nie przetłumaczył, bo to angielskiego nie znasz. Jak czytasz, to czytaj po angielsku. To też mogę robić, a ty nie. Aha. Co tam? Kiedy robimy wreszcie tego? Moderna. Już ludziom powiedziałem. Wybacz. Wygadałem się. Zielone, żółte kryształy Towncrafta. Silver. Uran. Poszedłem. Czekaj, ja sobie wezmę pochodnie, pozbieram i poustawiam je poprawnie, żeby mieć pewność, że się nie zgubię. Więc będziemy trzymać pochodnie po prawej. Jak będziemy wracać, to one będą po lewej stronie dzięki temu, nie? Będzie wygoda. Tu jest Amber. Nie pamiętam, czy Amber się chociaż tutaj do czegoś przydaje. Bo wiem, że w przypadku starszych wersji Towncrafta on był do niczego. Za karę zostałem ci unlike. No weź! Jaką karę?
Nie moja wina, że cię w robocie nie lubię. O ty. Gini. Tylko na którą wersję? A to już od ciebie zależy. Ja już mówiłem, jak dla mnie im nowsza, tym lepsza. No bez jaj. A potem ludzie zaczną ci gadać. Wersja 1.7.10. Zróbcie coś, jakiś serwer na nową, bo na starej nie chce mi się grać. Old Modern Game. No chyba, że zrobimy tak. Najpierw Old Modern Game, a potem ruszymy w nową wersję. Jak już będzie wszystko ogarnięte i będziemy mieli pewność, że serwer się utrzyma. Z miesiąca na miesiąc. O, widzę, że jakaś paczka, dokładnie. Ta sama co ostatnio. Certus Quartz. Szkoda, że nie charged, bo bym się pobawił od razu w Applied'a. Trochę polatał za tym Applied'em. Tak tylko zwykłe kwarce. Tin, więcej tinu. Jestem przyzwyczajony do niezbierania tinu. A ja nazwa jest? Już ci powiem, jaka jest nazwa. FTB Ultimate Reload. Reloaded, może bardziej. Bo to jest, no, odnowiona wersja. Także kuźwa, zamknij mi to. O. Co z tachą? No właśnie, bo się zgubiłem teraz. No potrzeba sporo. Mi na nią zużywa 6 GB RAM-u, więc. Dlatego zmieniłem kompa, bo nie mogę grać w Minecrafta. Mozaik. Żelazo. Żelazo, żelazo. Wiele żelaza, żelazo. W tym linku jest Addiction Pack? Jest w tym moim linku Addiction Pack, jak najbardziej. Czyli pierwsza paczka, która w ogóle była. Szczerze myślałem, czy z niej sobie nie robić streama, ale. Wie, Lipton. Takie mech. Jeśli o nią ma być oparta Modern Game, no to. Chyba, że serio chcesz robić na modernie, no to jak najbardziej, tak jak mówię, jest w tym. Jest już na tym linku. Więc paczka jest już dostępna gdzieś tam, nie? Fuck, platyny nie da się wydobyć w ten sposób, prawda? Nawet installer jako taki, bo to było to samo wypakowujące się archiwum, nie? Z domyślną ścieżką ustawioną. Pamiętam te czasy, kiedy Windows, na przykład XP, pozwalał wybrać, na którym dysku ma być zainstalowany Windows, nie? Halo? A to Edek tylko. Nie widzę mojego drewna. Byłem pewien, że ze sobą brałem chociaż odrobinę patyków. Lipton, muszę wrócić na górę po badyle. Oczywiście jest noc. Bo po co miałoby nie być nocy? O, już jest dzień. XD. Me sztuczki. Sialalala. Robią dom w minutki. Nie, dobra, koniec. Kini, przepadnij. Madafaka. I w siusiaku dostań raka. Okej. Okay. Chociaż nie powiem, bo nie wiadomo, jakiej płci są te zombie czy szkielety. Zgaduję, że mężczyźni. Uff. Badly.
Pal się. No. Bo ja nie w tą stronę przewijam. Kilka. Już jest tutaj gdzieś księżyc. I już opada. Zaraz będzie dzień. I powinno wstawać słońce. Jej. Dobra. Jest dzień. Genialnie. Badygi. Gdzie są moje badygi? A, moje drewno. Dobra, to daj mi tak z 5 drewna i lecę z powrotem do kopalni. Mam węgiel, żelazo też mam, więc spokojnie będę mógł sobie tam robić różne rzeczy. Crafting on stick. Da się zrobić. Pocket crafting table. Super. To zróbmy sobie. Tego, zombie, chcesz znowu umrzeć od tego, że łazisz po słońcu. O, biedny zombie. Aha, tu się układa rzeczy i wtedy się robi crafting, tak? Genialne. Minecraft mi się ściął. Alu, Minecraft. Z dżindzie, Minecraftów. Brak odpowiedzi. No to teraz sobie poczekam. Mam nadzieję, że szybko odetnie. Ło, ktoś do mnie dzwonił. 5 minutek. Kurde, chyba muszę restartować MC, nie? Zciął się tragicznie. Ten chyba winą jest... ten pierdzielnik. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Xavier Minecraft. Nie wiem, czemu chcesz ode mnie pozdrowienia. Nie jestem jakimś wybitnym streamerem, ale no okej. Okay. Niech będzie, pozdrawiam jak najbardziej. Dla mnie to nie problem. Mam małą widownię także. Dobra, niech ten MC się załaduje, tylko znowu nie widać obrazu, bo wywaliło mi MCK, wiesz? Coś mi skraszowało, musiałem go odpalać znowu. Tak, OBS jak najbardziej. Nie jest muzyka za głośna przypadkiem, albo ja za cicho, cokolwiek. Bo nikt mi nic nie mówi. Ej, a możesz zrobić serwer dla widzów? Będzie serwer jak najbardziej dla widzów. Cześć, siemano, frak... Paruk.
Mogę ci pomóc. Na razie nie potrzebujemy pomocy, dziękuję. Na razie tylko planujemy razem ze Staszkiem, jeśli o to chodzi. Staszek Kypl, możecie zobaczyć także jego kanał. On gra ogólnie w OSU u siebie i tam jakieś mniejsze gry. Masz TSA lub Discorda? Discorda tylko naszego serwerowego, jeśli o to chodzi. Nie wiem, czy słyszeliście Modern Game albo Game Dust. Także ten. Ja na tą chwilę nie siedzę na Discordzie ani na TS-ie, jeśli o to chodzi. I prawdopodobnie dzisiaj też nie posiedzę. Zapraszam do obserwowania czy lajkowania, co tam chcecie. Jak dacie suba, też będę szczęśliwy. Ale mówię to tylko bardziej suba jako YouTube'owego, nie tego Twitch'owego czy coś. Tam zachęcam tylko do obserwowania, bo raczej na mnie kasy nie ma co wydawać. Serwer dla widzów będzie, będzie jak najbardziej, tylko jako nie dla widzów, a dla wszystkich. Ale jeszcze trochę, dokładnie, jeszcze trochę. Jeśli macie premkę, to tym bardziej, nie? Podasz TS i Discord, Staszek, możesz wysłać jakieś linki. Znaczy, TS-a samego w sobie chyba nie mamy w tym momencie. Na pewno jest Discord jako taki, nie? Ale to raczej nie wiem, czy będziesz zachwycony Discordem. Dobra, wywala to, by to mnie skraszowało. Powiedziałem wypad. Chociaż niech ludzie sobie wbijają tam na Discorda, nie? Jakoś jest w miarę przygotowany. To prawda, i tak będzie trzeba trochę pozarządzać nim, bo osoby, które są teraz w administracji, poza mną i Staszkiem, wypad zrobią. Nie chcemy brać starych osób do admina, bo po prostu, że tak powiem, są konflikty ekipowe, inne głupoty, ludzie się nie chcą dogadywać wspólnie, to nie ma co. Nie będę się bawił w próbę ułaskawienia paru osób, bo już mnie to trochę irytuje. Dlatego powiem tak, Staszek ma parę pomysłów co do ekipy i do tego, jak będziemy rozporządzać zadania. I to już jest pewne, to co do tego. Nie będziemy robić giry, ale kanban jak najbardziej będzie i musi być. Nie widzę innego wyjścia w tym momencie. Ale to na przyszłość, nie? Fuck! Okej. Niech ta woda sobie tutaj odstanie. Z tej strony mi jeszcze coś spływa, wiedziałem. Mogę pilnować porządku na Discorda, jak dasz linka. Nie ma przypadkiem w opisie? Jakbyś sprawdził? Bo tego nie. A nie, bo ty jesteś na Twitchu. Kurczę. Na YouTubie możliwe, żeby był, ale na Twitchu możliwe, że rzeczywiście nie ma. Creepa. Zombia. Nie, dzięki bardzo, spadam stąd. Kurde. Daj mi chwilkę, muszę poszukać, wiesz? Kurde, a strona, jakby nie patrzeć, chyba na stronie jest link, ale też nie jestem pewien. Ale chyba tak, sprawdź jak możesz. Wejdź na stronę sobie gemdust.pl. Dosłownie GEMDAST, nie? I tam z tego co wiem, powinien być link. Nawet na 99%. W kontakcie zakładce, jeśli będzie to na pewno. Jak nie będzie, no to wtedy ci wyślę tego linka. Ale prosiłbym cię, żebyś sprawdził wpierw, jeśli jest taka możliwość. Bo naprawdę mi to dużo ułatwi, a ja nie będę musiał kombinować, włączać aplikacji itp. itd. O, żelazo. Wykopię tylko to żelazo i skręcamy na początku tam, cofniemy się lekko, pójdziemy w lewo i w stronę kanionu. Bo często w kanionach łatwo znaleźć diamenty i inne rzeczy. Próbowałem, nie działa. Przez A ci powiedziałem. Przepraszam, GEMDUST. Gemdust, a nie Gemdust. Przepraszam cię najbardziej. Najmocniej jak potrafię.
bo mi się porąbały nazwy. Adresy. O! Patrzcie to. Diaksy. Jakopie Diaksy. Diamonds. O, nietoperz wpadł do lawy i się spalił. A nie, jednak się nie spalił, przeżył. Jakopie Diaksy. Dobra, najemy się, bo tu jest szkielet, a nie chcę znowu zginąć. A, kolejne diaksy, lol. Aż sam nie wierzę. Diaksy za diaksami, normalnie. Wszędzie są diaksy. Jamendy. Dobra, idziemy dalej. Jest zejście jakieś na dół, ale my się kopiemy dalej prosto. Jest bardzo blisko do tego kanionu, więc też tak zrobię, że się dojdę tu. I kopiemy się dalej. Ten kanion wcale nie jest daleko, a na pewno będzie łatwiej dojść do niego w taki sposób niż zbawiąc się. Nie mogę wyszukać, potrzebuję link. No do Game Dusta ci mogę dać. W tym momencie on poszedł pójść, powinien pójść wszędzie. I na Twitcha, i na Smashcasta, i na YouTube'a. Jeśli jest wszystko dobrze ustawione. Ale z tego co widzę są fałki, więc powinno podejść na wszystko. Na wszystkich platformach. Regeneracja słaba. Praktycznie żadnej. Kolejne diaksy. Wow, normalnie wysyp diamentów. Mam nosa do diaksów, co nie? Jak ktoś tego nie przyzna, to się zacznę śmiać, nie? Mówię, a pójdę sobie tędy. Jeb, trzy diaksy pod rząd. Trzy razy. Trzy rudy diamentów. I srebro. Nie wiem, czemu ludzie mówią, że srebro jest podobne do diamentów. Kiedy diamenty są całe niebieskie, to to ma przecież tu górę całą białą. Dół tam tylko jakoś tam się wyróżnia trochę w niebieski kolor. Ale ja tu nie widzę najmniejszego podobieństwa w ogóle, nie? Rare Earths. Rzadka ziemia. Dobra, niech będzie rzadka ziemia. Chodź tu rzadka ziemio. Ja sobie zrobię w tym momencie kill off diamentowy. Link nie działa. Co? Jak nie działa? Teraz tu jestem w szoku z czego, co ty mi mówisz. Naprawdę. Działa strona. Kontakt. Strona główna. Skontaktuj się z nami. Nie, czekaj. Wiem, żeby gdzieś był link do Discorda. Kurwa, nie ma tego artykułu. Chwila. Ja ci dam rzeczywiście link do samego zaproszenia do apki. Albo wszystkim po prostu wyślę. Jeżeli przycisku kopii, dobra. Mam już. Już wysyłam na czacie w 5 sekundek. Działa, ale serwer nie działa. Ale to on klikał serwer do pobierania czego? Launchera, a nie Discorda. Wiem, że gdzieś był link do Discorda, no chyba żeśmy go usunęli znowu. Coś spierdzieliłem. Albo ktoś inny spierdzielił. Bo przecież ten każdy mógł cokolwiek zrobić na tym czacie.
Mapa. Aha, super. A jak wyświetlić mapę pod ziemi? Ech. Jeszcze kawałek. O, widziałem lawę. Jest i lawa. Skręcamy tu w lewo. W prawo bardziej. O, jest kanion. Żelazo, żelazo, żelazo. Redstone. Redstone, żelazo, srebro, uran, Neptun. Chodź tu, głównie, chodź. No chodź tu, czemu nie podeszłeś? Co się stało? Przestraszyłeś się mnie? Ech, ten gówniak. Lapis. Może lapisu ze zdrowe zbierzemy. Trochę ściszę gierę. Chyba. A nie, bo i tak wam to nie, wcale nie jest głośno. Dobra. Mało tego lapisu. Chyba, że gdzieś tutaj jest jeszcze ukryty. Ale w to też wątpię. Nie, węgiel tylko. Dajcie sekundę. Dobra, jestem. Na kichanie mi się zebrało. Tam jest więcej lapisu. Więc idziemy brozdo. Pisze, że muszę zweryfikować email. Jest RODO włączony. Wyłącz moderację. Nie mogę wyłączyć moderacji, no proszę cię, jak to? Jeśli chcesz potwierdzić, to po prostu potwierdzasz, albo wołasz rodziców, którzy podają twój mail parenta i tyle. No przepraszam cię bardzo, ale żyjemy w czasach, w których trzeba mieć ileś tam lat, 13 skończone chyba, żeby móc z czegokolwiek korzystać, tak? No nie róbmy sobie żartów, proszę cię. Załóż najwyżej maila, który ma 13 lat, jeśli coś nie odpowiada. Ale ja do tego nie namawiam, bo według mnie to jest złe. Nie powinno się takich rzeczy robić. Kurde, ciekawe, że nie widać diamentów. No to załóż nowe konto. O, też nie widzę problemu. Jak nikt nie będzie miał w tym momencie konta, to będzie mógł wchodzić z różnych. To jest po to, żeby zabezpieczenie, żeby kilka osób jednakowych nie wchodziło mi na ten, tak? Z różnymi nickami. Bo potem się robi śmietnik, a nie. Serwer i tak będzie prawdopodobnie dla graczy, którzy mają premium. Jeśli jesteś non-premium, będziesz musiał zapłacić za wykupienie sobie slota. Chyba, że udowodnisz, że jesteś albo moim, albo Staszka widzem, to wtedy może coś się ogarnie. Coś pomyślimy najwyżej. Ale i tak będziesz musiał sobie zapracować na to, żeby się na serwerze za darmo. Decyzja jest taka, a nie inna, ze względu na to, że serwery po prostu nie wypalały, jak były non-premium. Gracze, którzy mieli non-premium, po prostu zaczynają się wydurniać, a szczególnie na serwerach właśnie, gdzie... Wykończyć na kilka sekund? Wykończyć na kilka sekund? Co? Nie zrozumiałem w ogóle, co napisałeś w tym momencie. No jeszcze raz się powtórzę, nie? Gracze, którzy chcą sobie pograć, będą musieli jakiś dowód, udokumentowanie, cokolwiek, że są stałymi widzami moimi, Staszka, cokolwiek. Żebyśmy mieli pewność, że to nie są żadni oszuści, żadne osoby, które nas po prostu chcą oszukać, byle tylko pograć na serwerze.
Jak ktoś mi pokaże, że jest dosłownie subskrybentem od paru sekund, no to raczej go na serwer nie wpuszczę, no hello, nie? Bo tak to nawet każdy potrafi zrobić. Wejdę sobie, subskrybuję cię od 5 sekund, wpuść mnie na serwer. Nie, 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 takie zabawy się nie będziemy bawić. Hello, creepeł. Boom. Nie umiem zabijać creepełów. Kurwa, blokowanie się o ściany, uwielbiam. Wyłączysz. A, czy wyłączę autoryzację na kilka sekund? Ja pierdzielę, jak ja czytam. Mówiłem, nie wyłączę. Tylko gracze premium bez bądź osoby z subskrypcją dłużej niż tydzień. No może tydzień to też krótko, wiesz? Ale się coś wykombinuje. Może jakieś giveawaye na wejściówki na serwer, nie? Kto tam wie, kto tam wie. Ale jak sobie wykupisz slota, to czemu masz nie móc wejść, nie? A slot też drogi nie będzie. O to chodzi tylko o to, żeby utrzymać sobie jakoś tam, nie? Płatność co prawda jednorazowa może będzie, ale mimo wszystko. Dasz moderatora na live? Mogę powiedzieć tak, nie znam cię. Jak mogę dać ci moderatora na live'a? Tym bardziej, że przed chwilą powiedziałeś, że... Nie wiem. Nie masz 13 lat? Skoro się boisz RODO i informacji o tobie przekazywanych? Takie informacje będziesz musiał choćby nawet zaakceptować wchodząc na nasz serwer. No kurde. Regulamin. Jak mogę zaufać komuś, kto ma 13 lat w tym momencie, powiedz mi. Ura, znowu mi spamią na pierdzielonym Steamie. Chyba panie, lubię twojego Twitcha. Dziękuję bardzo, że byłeś. Mam nadzieję, że ci się podobało. Oj, chłopie, chłopie. Jeżeli tak każdemu zawracasz, zadajesz pytania o to, czy da ci tylko i wyłącznie moderatora, albo czy z tobą będzie rozmawiał, to znaczy daleko nie zajdziesz i nikt ci w tym momencie nie pomoże. Niezależnie nawet ile będziesz miał lat, ci powiem, wiesz? Pogadałbyś normalnie. Podobało się, polecam cię. Nie traktuj tak widzów. Ja traktuję widzów wszystkich jednakowo, naprawdę. Nie mam do ciebie niczego. Cieszę się bardzo, że mnie polecasz, jak najbardziej. Zapraszam w takim razie na grupę na Facebooku. Ale naprawdę, mam tu widzów, których znam od 2016 roku, od początku moich streamów. Oni nawet w tym momencie nie są moderatorami na moim live'ie, bo dopiero co zacząłem tak naprawdę streamować regularnie od jakiegoś tam dłuższego czasu, bo do tej pory streamów w ogóle u mnie na kanale nie było. I naprawdę, jeżeli w pierwszej kolejności miałbym komuś dać moderatora, to naprawdę im, wiesz? Po prostu nie chcę, żebyś się obrażał za coś, czego nawet na myśli nie miałem. Może tak. Widać, że zaczynają rosnąć jagódki, bo są takie małe zielone kropeczki na liściach. Tutaj już są prawie czerwone. Są pomarańczowe. Wiśnie, wisienki są już, ale na dole już jeszcze nie dorosły. Tam u góry zastanawiam się, czy się nie osiedlić. Szczerze, tutaj na klifie zrobię taki dom wystający, oparty o parę drzew, bo są drzewa bardzo fajne. A może nie na tym konkretnie, bo to taki pojedynczy klif, ale na przykład tu. Jak macie jakieś fajne pomysły, to też z chęcią posłucham, nie? Od tego jest ten stream. Chwila, bo mi znowu dałem zaproszenie na Twitchu. Dziękuję bardzo. Może akceptuję, jak będę miał czas, żeby wejść na Twitcha.
Ja u ciebie też moda nie mam, Staszek, więc co ty ode mnie oczekujesz, powiedz mi, no? Chwilka, chwilka, bo coś mi się zladżyło i to strasznie. Okej, okay, już, wszystko działa, super. To można zamknąć. To mogę przewinąć w dół. No to prawda akurat, Staszek, że ty jesteś jednym z moich pierwszych widzów, no. Streamerem i jednym z pierwszych widzów. Ale mimo wszystko, nie? Dobra, co by tu wziąć, zrobić w tym momencie? Mamy tą kopalnię, mamy porobione te rzeczy, skrzynki też mamy jakieś. Dwa craftingi nawet. Mam już pierwszy diamentowy kill-off. Masz, kurwa, od kiedy? Lul. I nawet jeżeli dam ci, będziesz na live nagrywał CSGO, możliwe, że będę, jak najbardziej, tylko na pewno nie dzisiaj. Chyba że Staszek będzie chciał sobie ze mną zagrać CS, a to wtedy pójdę razem z nim. Ale to bym musiał do mnie wziąć, zadzwonić na Discordzie czy coś. A ja się wtedy zastanowię. Bo też dawno w CS-a nie grałem. I jeśli o to chodzi, jestem lamą straszną. Czekaj, nie mam jeszcze Ordo w kryształu z tego co widzę, więc by się przydał Ordo, czyli takie białe, bo jest Perdito, Terra, Ignis, Aqua, AR i jeszcze Ordo, którego nie mam. 6 bonesów. Żarła trochę też mam. Tu jest drzewo tam craftowe, tam jest las tam craftowy, gdzieś tam było też drzewo tam craftowe. Kurwa! Zobaczmy jakie mamy generatory. A mógłbym wtedy zagrać? Może i byś mógł, tylko no to tak wiesz. Nas jest mało. Dasz Sida. Adexion, z tego co pamiętam, live, coś takiego, ale zaraz ci podam konkretnie, proszę. Jest dosyć krótki, jeśli o to chodzi. Nie mogę zaznaczyć na czacie, więc się nie przepiszę. A, jesteś u Darka, no spoko, spoko. Pozdrów Darka. Jeszcze raz pokażę, żeby nie było, że ukrywam, nie? Minus 8, 0, 9, 7, 1, 2, 1, 4. Wystarczy sobie przewinąć i spauzować, bo nie wyłączam Steam, ten, nie usuwam nagrani. Kura jego mać. Adex, naucz się mówić. Owieca. Nie ma nigdzie trzciny cukrowej. Masz własny serwer? Nie mam jeszcze własnego serwera, już mówiłem. Mówiłem także, że będzie serwer, tylko nie wiadomo kiedy jeszcze. Cierpliwości. Tak jak ci powiedziałem, nie. I powiedziałem przed chwilą dlaczego. Proszę nie pytaj kilka razy o tą samą rzecz. Będę musiał napisać takie faku dla ludzi. To jest fajny halucynek. Kurde, ja mam wszystko co potrzebuję od razu pod ręką. To jest genialne, nie? O, kolejny halucynek. Wejdźmy na górę. Nie mam też zewnętrznego IP, żeby pozwalać ludziom wbijać tak po prostu sobie pograć ze mną. To jest chyba portal jakiś, te Twilight, Towncraftowy. Ja mogę zrobić w tym momencie portal do... A nie, to ropa. Ja już myślałem. Tylko ropa. Tam co za góry? Zaraz wracam na live. No spoko.
Będę czekał. Bo nie mam nic innego do roboty i tak. Jakiś Hills albo coś takiego. Przez ten nas sobie wrócę do domu. Kurde, przecież nie skoczyłem z takiej wysokości, żeby mi od razu te obrażenia zadawać. To jest ciekawe drzewo. White Willow Leaves. Vines. Jakieś vinesy tu sobie rosną. Są łowce. Czarne i czerwone. Nie no, czarna i biała owiecka. Łowiecki, czarne i białe. Sobie chodzą po zielonej trawce. Ciemnozielona trawka. Ciemnozielona trawka. Hello, kolejna osoba, witam. Ktokolwiek to jest. Piszcie, piszcie, piszcie. Nawet ty, Staszek, coś tam pisz. Chyba, że ci się nie chce oglądać, to nie oglądaj. Idź się z Darkiem pobaw. No, że tak powiem. Aha, middle click sortuje. Według różnych opcji. Cyk, 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 cyk. Zróbmy sobie portal do Twilightu. Mam na tyle chyba żelaza. Nawet na stówę mam tyle żelaza, że mogę sobie spokojnie walnąć wiadro. Ale mam czkawkę. Bone mealę też mam, żeby sobie zrobić jakieś jeziorko, ale nie potrzebuję, bo mam mnóstwo stokrotek obok. 3, 4, 5, 6, jeszcze dwie. 7, 8, dziękuję bardzo. Możemy portal do Twilightu sobie strzelić. 2. Aha, potrzebuję w tym, w crafting table zrobić, super. Wchodzimy w crafting table. Cyk, 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 bucket. Dobra, kurwa, wbiłem tu, bo tu ludzie są. Wita, ludziska. Chłopie, nawet sam się w życiu nie spodziewałem, że ktokolwiek na Twitchu będzie mnie oglądał, nie? A to wychodzi na to więcej osób na Twitchu niż na YouTubie, na którym mnie subskrybuje 120 osób, no ale... No cóż. Ciebie, Stacho, i tak nikt nie ogląda. Ludy, jesteście... Są trzy osoby niby, no ale nie chcą pisać. To ci poradzę. Dobra. Yeah, Twilight. Heja. Dobra. Skakiwać tam teraz? A se wskoczę, czemu by nie? Mam nadzieję, że nie zrespię się w jakimś bosie. Będzie boss fight. Uwaga, uwaga. Cztery osoby już. Chyba, że Staszek ma dalej włączonego YouTube'a, no to dalej trzy. Tylko tak pokazuje. O, halo, Twilight. Widzę, że się załadowało i tyle. Nie. Wyłączyłem. No teraz są znowu trzy. Sici Stacho.pl. Halo. O, jest. Ile czasu może się generować Twilight? No dużo, jak widać. Aha, super. Waypoint jest pod tym samym klawiszem pod B, co otwieranie ekwipunku z Bowblesów. Uwielbiam takie coś. Dobra, to sobie dajmy pod semikolon. Dajmy sobie dark blue. I napiszmy sobie... Łocie, panie. To Tom MG. To jest MGV2? Jakie MGV2, Staszek, bo nie rozumiem. Ta paczka? Nie.
Staszek to jest mój stary znajomy jeszcze z początków mojego streamowania na Smaszka, wtedy jeszcze na Hitboxie. Więc chyba o ciebie chodzi, no bo o kogo innego. Co by tu wpisać? New Wayne Point. Port. Ja, niech będzie. Jest portal, spoko. Pietliki. Tam mamy już pierwszą rzecz, którą widzę. I to jest chyba naga. Ten wąż. A wąż. Wtedy chyba przyszedł jakiś i chłop, jakiś damcio czy coś takiego, z tego co pamiętam. Albo jeszcze kto inny. I powiedział Staszkowi, bo go zbanowałem, żebym go odbanował, czy coś takiego. I Stachow w tym momencie przyszedł do mnie. A gość mnie zaczął wkurzać, bo po prostu ciągle mnie wyzywał i nie tylko mnie, widzów innych też. A chwilę później przepraszał. Dlatego dostał bana, no i tyle. Ej, ptaszki. Małe ptaszki. Śmieszne ptaszki. Co tutaj można by pozwiedzać? Nie chcę iść na nagę. Na bagiena też nie chcę iść. O, wewórka. No przecież mówiłem ja, dlatego on napisał w sumie. Tam mam te drzewa z Industriala. Tutaj jest ładna okolica tylko. Tam jest kopiec chyba. Idziemy do kopyca. Może nazbieramy trochę fajnych surowców. To jest chyba lotus. A nie mogę tu wejść. Pchy. Słabo. Nie wiem, czemu pływać nie potrafię, nie? Muszę pokonywać bossy, żeby móc walczyć dalej, tak? Żeby móc przejść dalej, może na inne biomy, o, w ten sposób. Ktoś mi tutaj niucha. Tam są te świetliki dalej. Też więcej świetlików. Ciekawie, bardzo ciekawie, nie? Jakieś wrony, sroki inne. Pa, już wychodzę z live, było miło. Innym polecam ten kanał. Dziękuję bardzo. Również polecam tego oglądającego. Na razie, trzymaj się. Spoko, dzięki. Bardzo śmieszne, Staszek, bardzo śmieszne. Tam jest zamek Króla Licza, Lecha. Lecha Poznań, XD. Nie. Nie, żebym był za Lechem Poznań czy coś. Nie lubię piłki nożnej za bardzo. Wbijaj i do mnie, XD. Pozdro, pozdro. Spoko. Zapraszam. Nawet i jeszcze na ten. Dajcie mi ten Kailof. Muszę skopać. Nic tu nie ma. Nie, tu nic nie ma. Tamten deraka na razie nie potrzebuje. Do niczego mi ten netherrack.
Co by tu mogło dalej być? To jest wielki obelisk z kawałkiem lapisu na górze. Ale ja nie potrzebuję lapisu. Prawda, on jest obca, więc bym mógł z tego skopać. Ale żadnego wejna tutaj nie ma i to mnie irytuje. Jest król Lech. Król Leszek śmiały. Albo nieśmiały, jak to woli. Zomby też. O, i trzcina, pierwsza trzcina. Lecik. Pierwsza trzcina w tym sezonie. Dobra, zabierzmy sobie tą trzcinę. Boże, jak ja jestem zmęczony, porażka. Dobra, omijamy oczywiście ten. A tutaj drugi domek jest. Torchbearers. Jednak dałem serce, to będę miał powiadomienie, tak czy nie? Chyba tak. Ale chyba trzeba kliknąć tam obserwuj kanał, chyba, wiesz? Nie powiem, nie jestem w 100% pewny, jak to działa. Nie, zginąłem. Ale gość też zginął. Chyba. Ciekawie jest to, że on respi przy waypointach, a nie w miejscu śmierci, nie w miejscu spawnu, czyli w domu, nie? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, że nie trzeba wchodzić ponownie do Dimension. Się respisz w danym, w którym zmarłeś. No, tak jak mówię, zginął razem ze mną. Lol, a gdzie moja klata? A tu jest skrzynia, patrzcie to. Empty map. Ja tam nie zauważyłem wtedy tej map, tej skrzynki. Dobra, porozbiegam się dookoła budynku. Gdzieś mi klata zniknęła. Chyba, że mi ją rozwaliło. Chyba tak będzie. Kuźwa. Ej, tam tylko trochę żelaza. Map. Nie ma. Dobra. Gdzie jest mapa? Tu był ten domek. Jeszcze mógłbym tam iść, nie? Są moje kroki, rozumiem, na mapie. Pokazane. Te czerwone. Skąd przyszedłem? Więcej czczyny. Jurko. Kurna, fajne jest to, że ja wiem w tym momencie, że tam, w tamtym kierunku jest chyba kopiec, nie? On dosłownie tam. A to wszystko przez to, że tu są te drzewa, które nie pokazują podziemia. O. O, jest. I to jest dosłownie w tamtym kierunku. Tu gdzieś, nie? Ta, na górze tego drzewa. A nie, to jest przy tym dużym drzewie, przy tym jasnym. To jest gdzieś tu. Ja nie mogę sobie zobaczyć nawet ordów. Nie jest. 265, 262. To zróbmy sobie tak. 35, tak? To było tak. 265, 232. Kopiec.
Zapisujemy sobie, co tam jest i wracamy do domu. Półtorej godzinki myślę, że starczy na dzisiaj. O, cię panie, bo jestem taki zmęczony, jak gram w Minecrafta ostatnio, że to jest porażka. Mam ochotę grać, ale jednocześnie tak jakbym... Po prostu wykańczała mnie ta gra, nie? Ciekawie. Dobra. To minstrów to na razie kończę. Może jeszcze dzisiaj zagram, ale nie wiem, bo jestem wykończony po prostu. Prawdopodobnie po całej pracy. Jest godzina 19, też nie oszukujmy się. Wcześniej rano nie ma. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Ja jestem Adex, a to jest mój skin. I do następnego razu. Trzymajcie się, no i pa pa.